smash like a boss. Cześć wszystkim, ja jestem Markuel, a w tym krótkim wejściu powiem wam o laptopie MSI GS60. Jest to laptop gamingowy i skrót GS jest chyba od Ghost. Ghost to pewnie będzie szybki. Takim kątem też go sprawdzę w LoLu. Ustawię wszystko na very high i zobaczę, jak będą wyglądały FPS-y. Co muszę wam o nim powiedzieć, to to, że jest cieniutki. Tak właściwie, jak kupujecie krojony chleb, no to to jest ta grubość. Ładnie się świeci, dźwięki też są. Powiem wam jeszcze o dwóch funkcjach, zanim przejdziemy do poradnika. Pierwszą jest Audio Boost. I ta funkcja działa tak, że ten sam dźwięk w tych słuchawkach różni się od tego na komputerze i na laptopie. Dlaczego tak jest? Właściwie nie zagłębiałem się mocno, dlaczego tak się dzieje, ale ten dźwięk jest wyraźniejszy. Ktoś, kto jest koneserem dźwięku, na pewno czuje różnicę. No, w grach też to czuć na pewno. Kolejną funkcją, której nie mam, a chciałbym mieć w komputerze, jest Network Killing Manager, właściwie Killing Network Manager. Działa on tak, że można pobierać grę i jednocześnie grać z niskim pingiem. To wam przedstawię za chwilkę. Lecimy. Pierwszą funkcję, którą wam chcę pokazać, to jest Killing Network Manager. Zwróćcie uwagę na ping 139. On sobie 113, on tak sobie będzie skakał. W międzyczasie pobierają się czołgi. Pokażę wam na kosie Mundosa, jak wygląda to opóźnienie. No, ja tutaj czuję opóźnienie i powiem wam, że jakbym grał na Challengerze, to by mi to przeszkadzało. Wynika to opóźnienie z tego, że w jednym czasie ściągam grę. No, są to czołgi, ale to może być YouTube, to może być jakaś inna legalna gra, może być jakaś muzyka, cokolwiek pobieracie. Jak teraz to zmniejszyć? Bo, no, tak bym musiał wybrać. Albo pobieram czołgi, albo gram w LoLa. A tutaj mogę robić jedno i drugie. Ale zacznijmy od tego, co trzeba ustawić. Trzeba wejść w sieć. Tutaj sobie ustawiamy szybkość dostawcy internetu 4x4. Ja akurat mam taki wolny internet. Ale nic lepszego też na wsi nie ma. Przejdźmy teraz do aplikacji. I tutaj już widzicie ładnie, jak co mi tu zżera. Czołgi całe pobieranie ściągają. I żeby zmniejszyć sobie ten ping, a mogę sobie tym suwaczkiem i elo 2 mega zrobić. A jeszcze na LoLa dam wysoki priorytet. Zobaczmy, jak to wpłynęło na ping w grze. No, tego pinga teraz trochę mniej. 57-55, a było około 100. I niżej też ten ping nie zejdzie. To już jest taki minimum próg, bo radiówki, no niestety, są podatne na śnieg, na wiatr, takie różne rzeczy, liście jak opadną też. Także aplikacja świetnie się tu sprawdziła, działa. A teraz będzie poradnik do Mundosa. Ale najpierw wejdę sobie w normalka. Myślę, że oddadzą mi topa. Normalek. Blind pick. No, będzie szybciej. Tym bardziej, że jest 8:15. No, nie będzie łatwo znaleźć w tej godzinie. Chociaż może jakieś poranne Janusze już są. Zwracam uwagę na to, że ten Mundos działa na Challengerze. Ja tu już mam 584 punkty i ten Mundos nadal działa, więc to nie jest byle jaki poradnik. Zacznę może od runek. Co tutaj na runki? Runki, które tu mam, nazywam. O, Mundo Late. Dlaczego one się nazywają Late? Nie bez powodu. Nie bez powodu. Bo wygląda to tak, że mamy 25 cooldownów na 18, HP na 18 i jeszcze jedną quintę max HP. Tutaj może być jedna quinta w armor, może być jedna quinta w resista, zależy na co gracie. Jeżeli jest to postać fizyczna, to armor, jak magiczna, to resist. Ciekawe marki mam, bo biorę 3 arki w attack speed. Dlaczego 3 marki? Bo bardzo ułatwiają last hitowanie. Tak naprawdę mocno jest, mocna różnica jest, jak mam te 3 runki, a jak ich nie mam. Zwłaszcza pod towerem. Łatwiej się po prostu dobija. Jak chcecie się przekonać, to sobie spróbujcie z i bez. Reszta jest w armor pen, magic pen, ale też może być tutaj attack speed. Nie będzie to złe. Myślę, że nawet może być sytuacyjnie lepsze.
Tak jak ja takie gram najbardziej uniwersalne. Generalnie Mundo ma bardzo dużo magic damage'u, ale wsadza też fizyczne obrażenia, dlatego ten Armor Pen też fajnie działa. I ten Attack Speed też. Masterki. Jakie masterki? Właśnie je teraz rozdam, a są dość ciekawe. Masterki gramy tak. Zawsze gramy 4 masterki w cooldowny. Tutaj jedziemy tak. Ta masterka jest ciekawa. Kiedy ktoś nas uderzy, przepraszam. Nie, no źle mówię. Jak my kogoś zeslowujemy, to zadaje 3% mniej obrażeń. A wiadomo, tasaki latają, więc i cecek jest. To będzie zadawał mniej obrażeń. Reszta jedziemy tak. Prawie zawsze biorę ten armor. Prawie zawsze. Reszta. Na pewno tutaj, tutaj, tutaj. Dlaczego ta masterka też powiem? Mundo często na low HP ma włączone ulti. No i wiadomo, leczenie się z tego ultimate'a będzie zwiększone o 10%. To niby mało, ale jednak często ratuje. No i redukcja CC o 15%. Dobra, zostały nam jeszcze 4 masterki. Co tutaj można wziąć? Najczęściej biorę tą masterkę. Ze względu na to, że adekery w late game, jak mnie zaczyna krytować, to po prostu szybko upadam. Ale jeżeli gramy na coś magicznego na topie, a niech to będzie Rumble, na przykład Maokai, takie z mety, to może być coś co innego. Nie wiem, czy ten poradnik, wiecie, ma być ponadczasowy, więc musicie też sami pomyśleć, czy wam się przyda ta masterka, a jak ona działa? 4% damage'u magicznego AOE jest redukowane. Mundo! A napiszę szybko top, żeby mi nie zabrali. Masterki ustawiam. Okej. Okay. Czyli mamy redukcję obrażeń o 4% od magii. Ale AOE, tylko kadpalnik Rumbla, Q Maokaja, sadzonka Maokaja, R-ka Maokaja, ulti Rumbla. Jakby jakby mówiłem na pryzmacie tych dwóch postaci. No, głównie na to z magicznych postaci się klika aktualnie. Ale jeżeli gecia coś fizycznego na topie, niech to będzie na przykład Irelia. Ona zawsze robi Triforce'a, więc trochę krytuje. A AD Carry zwłaszcza w late game mocno krytuje, więc ta masterka też jest dobra. No tutaj nie wiem co jest przeciwko, nie wiem. Dlatego blind wezmę tą masterkę. Częściej ją rzeczywiście biorę. No, dużo tych Ireli jest. Powiem wam jeszcze o jakby takich słabych stronach Mundosa. Już niekoniecznie chodzi o tego top lane'a, ale najsłabiej jest, kiedy najgorzej, taka najgorszy wariant. Dlatego w Champion Selekcie można sobie już to wykluczyć. Kiedy jest na midzie Fizz. Jak jest Fizz na midzie, on często łapie jeszcze kille. No, taki Fizzik zawsze jak to ktoś klika, to tam sobie coś zabije. I jak taki fizik w nas wjedzie w teamfajcie, to ten Mundos wybucha. Po prostu wjeżdżasz i giniesz. No, nie, wjeżdżasz, nie wyjeżdżasz. A z Zedem też jest ciężko, ale już trochę lepiej. I z LeBlanc też jest problem. LeBlanc w ogóle nie masz opcji zabić, nie masz opcji przeżyć tego bursta. No chyba, że nie jest sfidowany LeBlanc, ale to się rzadko zdarza. I dlatego ja banuję LeBlanc, banuję Fizza. I czasem można zbanować Zeda. Ja też lubię Thresha wyrzucić, bo tak po prostu się nieprzyjemnie na niego gra. Ale generalnie te dwie postacie są bardzo silne na Mundo. Ich nie spotkacie na topie, ale ich spotkacie w teamfightach. Więc lepiej sobie je wykluczyć. W przykładzie to są takie też snowballujące postacie. Wasz midlane będzie się cieszył, jak nie dostanie ani LeBlanc, ani Fizza. Na topie ja bym pikował Mundo praktycznie na wszystko. Na pewno dobrą stroną Mundosa jest matchup na Maokaja. Przed 6 levelem to jest tak pół na pół, ale po 6 levelu Mundos zdobywa dużą przewagę, to raz. Tak sam z siebie, ma dużą szmerkę. Druga rzecz, możesz kupić Spirit Wizarza pierwszego. Maokai prawie zawsze robi Red of Ages. No i taki startowy resist, HP, regen, to się sprawdza bardzo dobrze na linii. Przez to po 6 levelu zaczynasz ten matchup mocno wygrywać. I im dalej w late, tym lepiej dla ciebie. Kolejny matchup na Irelię. To jest taki matchup, który jest dosyć trudny, ale myślę, że już tak na 11 levelu spokojnie będziesz mógł tą Irelię 1 na 1 zabić. Przed tym raczej bym grał pasywnie. Może na tym 6, jak popełni błąd, ale też bym się nie kusił.
Tutaj gram na Rumla. No, wziąłbym masterkę na Resista, te 4% redukcja o damage'u, ale wziąłem na krytyki. Też będzie dobra. W sumie, kurczę, nie wiem, kto jest na topie. Czy Rumble, czy Riven. Dobra, tutaj widzę, grałem z Ignite'ami, no to jest normal. Grałem z Ignite'ami na premade'ach i na wyższym elo każdy gra teleport, bo jest to po prostu lepsze. Jak się umie wykorzystać? Bo Ignite'a to co to za sztuka? Klikasz Ignite'a i już. A teleport musisz dobrze wytajmować. Możesz sobie linię ustawić, także jest tutaj trochę więcej myślenia, takich cergieli, takiego ułożenia jakby sobie gry. Od tak czasem też się nie opłaca teleportować. Jednak mało jest Ignite'ów, tak mówię, właściwie w ogóle nie ma Ignite'ów na wyższym poziomie, przez co Mundo też dużo zyskuje, bo wiadomo, Ignite nakłada redukcję heala, no i dostajesz Ignite'a i tak naprawdę jakbyś tej Erki nie miał, nic ci nie daje, poza tym MS-em, ale jakbyś miał 100 HP i dostał Ignite'a na 6 levelu, wydaje mi się, że nawet by cię tym Ignite mógł zabić, nie? Jakbyś miał włączoną Erkę, także trzeba uważać. I teraz dwa startowe itemy są na Mundosa. Pierwszy jest taki, kryształ na HP i ten wybieram, a drugi to jest Doran's Shield. Tutaj sami musicie stwierdzić, czy lepszy będzie Doran's Shield czy kryształ. Według mnie na Rumble będzie dużo lepszy kryształ, bo Rumble raczej bije ze speli, a nie z autoataków. Ale na Irelie, na jakichś Jace'ów, być może nawet na Lulu, ale nie wiem. Lepszy będzie Doran's Shield. Jednak na Rumble zdecydowanie kryształ. Chłopaczki tam na dole inwejdują, ale ja tam idę tutaj zobaczyć, co się wyprawia. Zwarduję mu. O! Gram na Riven. To powiem tak, to na Riven wziąłbym Doran's Shielda. Bo jednak Riven przekłada autoataki ze swoimi spellami i no, byłby lepszy, ale nie wiedziałem, że jest to Riven. I generalnie meta Mundo na Riven nie jest zbyt dobry, tym bardziej, że ma Ignite'a. Raczej przed 11 levelem niewiele będę mógł zrobić, poza tym, że będę mógł farmić. A i to jest właśnie to. Mundo prawie zawsze może farmić, jest bardzo dobry na słapach, a może farmić, bo ma cleavery, no po prostu. Już nawet w czempiona sobie porzucać, też jest fajne. Bardzo denerwuje taki cleavery, to jeden, drugi. Chłop nawet nie dożyje. Trzeci, no. Czwarty. No jak zrecalluje to. Dobra, on już się nie wróci, bo mu się to po prostu nie opłaca. I jest obity, także zrobiłem sobie małą przewagę, ale raczej to się rzadko zdarza. A na midzie jest Rumble, tu jest Riven. Draven generalnie ma bardzo duże obrażenia i ciężko tutaj będzie wytankować to, ale pokażę wam też, jak się gra Mundosem w teamfightach. No i tutaj ten typowy early game. Warto by sobie dodać to, że Mundo to nie jest postać, która ma zabić na linii. I to nie jest też postać, która ma skerować grę. W sensie wjeżdżam na Mundosa i robię 1 na 9. No rzadko tak się zdarza, naprawdę. Problemem jest to, że Mundo nie ma dużych obrażeń. Ma jakby z tych wszystkich tanków, których się gra na topie, tych Maokai... Co tam się jeszcze gra? No powiedzmy, że jakiś tam Shen, jakiś Malphite. To z tego wszystkiego zdecydowanie ma te obrażenia najwyższe, ale... też nie zawsze może je wkładać, bo jednak musisz się dokleić cleaverem i dopiero wtedy, jak się dokleisz, to chcesz bardzo silne autoataki i palisz z Burning Agony, tych płomieni, taki jakby Sunfire. Dobra, jedyne co robię, to da się sobie last hituje. Gram też na klawiaturze z tego laptopa, tak. Trochę inaczej się klika, ale... całkiem spoko. Teraz widzicie jakby cleaverek i jest creep. I tak właściwie wszystko dobijesz. Wszystko. Są czasem takie cwaniaczki, co sobie ten cleaverek zasłonią. Chcesz cleaverek? O, na przykład tutaj nie dobiłem. Co sobie zasłonią i przez to paru creepów nie dobijesz. Powiem tak, nie przejmuj się, maksuj cleaver. Będziesz te 10-15 creepów behind, ale później tak się sfarmisz. A ten Mundo jest przede wszystkim bestią w late game'ie. Mogę też powiedzieć, dlaczego biorę 25 cooldownów. Wymaga tego postać i bolid, który robię na tą postać. Bo jedyny item na cooldowny, który się rzeczywiście dobrze sprawdza na Mundosie, to jest...
Spirit Visage. Poza tym właściwie nie ma dobrego itemku na cooldowny. Próbowałem z butami, jakieś inne rzeczy. O, ganka. A, dawaj go. Może, siądzie. O, siadło. Good jobber. I teraz płomienie. Jako drugie maksujemy płomienie. Też. Ale dokończę o tych cooldownach. Mundo, który nie ma przynajmniej tych 30, chociaż ja robię 40 cooldownów, ma słaby late game. Pod tym względem, że robi małe obrażenia. Co dają nam cooldowny? Przede wszystkim zmniejsza nam cooldown na cleaverkach. I te cleaverki w late game nawet dużo biją, bo one działają na 25% posiadanego HP. Zbijają. I tam mają jakąś też minimalną wartość. Wiadomo, jak ktoś tam ma 100 HP, to nie uderzysz go za 25, tylko uderzysz go tam powiedzmy za 300, nie? Więc to i tak sporo bije ten cleaver, ale jak ktoś ma full HP, to one naprawdę bolą. Więc są fajne do połkowania gdzieś tam na dragony też, bo w monstery dużo biją. Chociaż mają też jakiś cap. Ale możesz uderzyć na przykład... Chociaż chyba nie mają tego capu. Nie. Nie, w monsterki nie mają. No i na przykład bijesz dzięki temu w dragona po 600, nie? Z cleavera. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Co ja na Riven kupię? Giant's Belt. Chyba tą potkę sprzedam i kupię po prostu mały armorek. Już te potki olać. Pierwszego zrobię Sunfire'a. Dodam jeszcze o tych cooldownach, że mając 40 cooldown reduction, mamy prawie ciągłość w ulti. Tam jest jakaś przerwa 30 sekund. Wyobrażacie sobie, wierzysz na ulcie w teamfight, kończy się teamfight, a ty za 30 sekund znowu masz ulti. I dalej gonisz, i dalej na full HP. Właściwie cały czas sobie biegasz na tym full HP, tankujesz jak dzikus. I do tego sobie pokujesz z cleaverów. Fajnie sobie puszujesz z W. Bardzo uniwersalna postać. Zauważyłem, że teraz w metę może wejść Jax na przykład i z Jaxem byłby taki problem, że bot jest silnym przedmiotem na Mundo. Generalnie kiedyś się tak kontrowało Mundo, jak to Warwickiem, mają procentówkę, Trundlem z botrkiem się kontrowało, Jaxem z botrkiem się nadal będzie kontrowało. No i Rally z botkiem jeszcze nie widziałem, ale wydaje mi się, że też mogłaby działać. I tak naprawdę jedyną możliwością zboostowania sobie speli u Mundosa, bo W ma jakiś mały przelicznik od AP, jakieś tam, nie wiem, 0,2. Q w ogóle nie ma przelicznika, E w ogóle nie ma przelicznika. W sensie tam za tak speedem wiadomo, gdzie lepiej działa, bo to jest AD. RK to po prostu max HP nam zwraca. I tak naprawdę jedynym opcją posiadania silniejszych speli jest bycie bardziej tanki, żeby ta RK się fajnie skalowała i zrobienia cooldownów, żeby jak tych speli jak najwięcej używać. Tego też cooldowny i taki golem to jest fajne połączenie na Mundosa. No tak jak mówiłem, na Riven nie szybko będę mógł wejść, bo ma Ignite'a i ma dużego bursta. Może jak Sunfire'a kupię. O, ale przytankowała. Chłopaki się tam klikają na normalku. Ulti też warto klikać, jak ma się low HP, bo to zabiera 20... O kurde, to ładnie mnie schizował. No ładnie. W krzaczku był. To ulti warto klikać, jak się ma mało HP, bo ono kradnie 20% aktualnego życia, więc jak masz 1000, to ci z bomby, jak wciśniesz RK 200 zabierze. A jak masz 200 HP i wciśniesz RK, to ci zabierze 20 HP. Nie, 40. Więc to już jest dużo mniej. Ale trzeba też zwrócić uwagę, czy przeciwnicy nie mają czasem Morello. Albo Ignite'a. Jak ma Ignite'a, to lepiej wciskaj od razu. A jak ma Morello, to nie pozwól mu, żeby Morello załączyło swój pasyw. Bo Morello działa tak. To jest ten item, już wam pokazuję.
Często to się na midzie teraz robi, bo jest jeden z najmocniejszych itemów aktualnie. Na midzie? Prawie każdy robi, 200 kosztuje. Jeżeli spadniesz do 40% HP i dostaniesz spelkiem na papulca, to zakłada ci na redukcję heala, więc jeżeli widzimy, że na midzie ma ktoś Morello, to się ultujemy praktycznie na full HP, bo jak dostaniesz bursta na przykład od takiej Ahri, która ma Morello, nie wiem, to może być nawet jakaś Orianna, no różnie, prawie każdy teraz robi Syndra i będziesz czekał z tą R-ką, to jest prawie pewne, że ci nałoży redukcję, a jak ci nałoży redukcję, to R-ka naprawdę już nie jest taka mocna, jest, no połowę wartości swojej traci, dlatego warto by sobie kliknąć to już na samym początku. Maksujemy drugie płomienie. Płomienie maksujemy też dlatego, że fajne mają przyrost do obrażeń i bardzo mocno ułatwiają nam push. Bardzo mocno. A Riven akurat pierwszy jest on fire. Ale gdyby to był Rumble, czy tam jakiś Luler, Maokair, to bym klikał Spirit Wizarza. A potem też on fire. No, nie dobiłem, nie dobiłem. Ciężko mi się przyzwyczaić do tego, wszystko jest takie malutkie. Ja gram na dużym monitorze. O, została. Riven nie ma teleportu, więc ona się nie może za bardzo wrócić, bo straci creepy, tylko fajnie ją zapuszować, tym bardziej, że jest low HP. No ładnie. No ładnie mnie trafił. Mogę chyba od razu flashować, jak tylko tego Lee Sinka zobaczyłem, no ale poczekałem, przeżydziłem. Nie było warto. O, to trochę niefortunnie się złożyło, bo tak naprawdę nie mam co z tego złożyć kamienia. No, farmoga mógłbym kliknąć, ale... Nie bardzo się opłaca. Dobra, aż tak też dużo nie straciłem, bo mam TPK, dlatego TPK też jest fajny. Zabiła się. Mogła wrócić, ale zgridowała. No i git. Prawda, nie dała mi asysty, to było akurat mądre. Ale sama decyzja, żeby pójść za tower, to była trochę taka... O, YOLO. A, wjadę za tower. Może mnie nikt nie zgankuje. Tak się tylko Singedem robi. Singeda bez kitu nie idzie zabić. Za towerem. I teraz fajnie pracuje tam ta pasywka z W i Sunfire, bo to się łączy ze sobą. Jeszcze bardziej nam push przyspiesza. A i klikamy sobie E cały czas. Jak mamy troszeczkę więcej cooldownów, chyba to jest, będzie około 30%, to właściwie jest ciągłość. Cały czas biegasz na tym buście do damage'u. Nie zabiją mnie. Mundosek. No właśnie to jest fajne, taki... Biegniesz na ulti, przyspieszony. Chyba jako drugi item złożę... Warmoga. On się składa z tych dwóch takich jakby naramienników. Nie wiem, jak to się nazywa. Crystalline Bracer. Klikam ten item. An ally has been slain. Your turret has been destroyed.
Przede wszystkim też polecam Mundo do pre-made'ów. Jakby na solo kolejce on jest dobry. Spokojnie można wejść Challengera, nawet na Weście Mundosem idzie. Ale to nie jest taka postać, żeby tak sobie fajnie kierować gierki. Tylko że jak będziesz miał dosyć dobrą drużynę, która nie sfiduje, to na pewno w teamfightach się taki Mundo lepiej skaluje niż większość innych toperów. W teamfightach. Tak, jeden na jeden na ligi to dopiero później. A często w early game'ie dużo się wyjaśnia. Ciężko jest zaorać early game. Ale później już jest łatwiej. Chyba że mają Fizza albo LeBlanc. Dobra, wjeżdżam na mida. Ja mam Kennensa na midzie. 85, a Rumble ma 71. O kurde, te creepy. Dobra, mam cię, pajacu. Blu. A, nie ma, zabrali. No idę się kupić. Zmienię trinket na czerwony. I jeszcze tego pinka. Mógłbym tu tepnąć. Może i tak zrobię. Dawać, jedziemy tam. To ja coś. O kurde, co wjechał? A, bo tutaj nie ma jednego. Nagrywam poradnik, to. A zawsze mi do pokoju. I tak machnęłem mu, żeby poszedł, ale stoi tak, patrzy. Musiałem powiedzieć. Draven 626. 4-2 da Rumble. Draven 3-2-2. A ten tepek nie był dobry. Jak mówię, strasznie mała ta mini mapa, jakby tak nie widzę tych ikonek, nie wiem jak to będzie widać na wideo, ale jechałem sobie. YOLO. Oj, nie trafiłem w klawisze, nie trafiłem w kontrol i przypadkiem użyłem erki.
To jest Lesina? Lesina? Tak. Dobra, już możemy stąd iść. Chyba nie będzie takiego teamfightu 5-5, tylko tak właśnie takie łapaneczki. Jednak normalek, no tutaj też. Inny styl gry jest preferowany. Bardziej taki solo. Im wyżej walo się idzie, na przykład na challengerze, to często są już jakaś bitwy na Drake'u, nie? Nie ma takiego free Drake'a, idzie ktoś bierze, tylko no tak się zbierają, pokują, coś jak na primadzie już. Dobra, przy tej itemizacji teraz będzie dobry Tormail, bo mają praktycznie, no mają tego Rumble, ale jednak sfidowany Draven, Riven, więc no Tormail będzie najlepszy, zwłaszcza z Warmogiem fajnie działa. Bo Warmog daje HP, a Tormail po prostu odbija obrażenia. Drake wstał. Moglibyśmy chyba iść na tego Drake'a. A nawet wardów nikt nie ma. Już tu nie było. A, Dravena z nami nie było. A enemy też jest Draven, nie? Tylko nasz Draven chyba 06, a tamten... A, 92. No. No może się uczy, nie? Też, jakby... Też tu się uczą. Ten teamfight nawet był bez... bez Riven. No, raczej to przegramy. Jak mówiłem, Mundosem się raczej gierek nie kieruje, ale jest bardzo solidny. W sensie... Też nie jesteś nigdy useless. Nawet jak zrobisz 0-3-0 na topie, bo ci powiedzmy jungler przy kampi, raczej 1-1 nie będzie zginął, bo to taka postać, że łatwo się farmi. Można też zabić. To... dalej będziesz useful. W sensie to jest taka postać, która sama z siebie jest silna. No ale nawet jak masz 9-0, a nikt swojej drużyny nie wygrał linii, albo przynajmniej nie zremisował, to też nie skerujesz, nie? Bo nie będziesz miał obrażeń. Także to tak w dwie strony działa. No, nie zabiłem. To było 2 na 4 chyba, albo 2 na 3. Nie, 2 na 4 to było. 2 na 4, był Rumble na midzie. No, Draven też fajny champion. Ach, znaczy to moglibyśmy to jeszcze pograć, ale... Tak naprawdę już co by się tutaj nie wydarzyło, chyba jakiś decek i to nie byle kogo, a Dravena powinno wyrzucić, żeby to wygrać. Więc... Dobra, może zrób na to, że to jest poradnik, to jeszcze tam no... Poklikam. Jak piermorek. Ale generalnie jakby taką ważną uwagą też będzie to, że w teamfightach nie wchodźcie jak taki typowy golem do przodu.
zwróćcie uwagę na to, czy może, mogą was wybombić w sekundę, na przykład jak mówię o tym Fizzie, nie? Jeżeli Fizz jest, na przykład możesz wejść i zginąć od razu. Raczej trzymaj się z drużyną, ale bądź na jej przodzie. Trzymaj się z drużyną, ale bądź na jej przodzie. W sensie, właśnie, niech będą troszeczkę za tobą, ale nie wchodź za głęboko. Czasem nie warto gonić za deker, tylko lepiej bić to z przodu, tym bardziej, że twój cleaver działa od max HP. I łatwiej go, dużo łatwiej trafić, jeżeli target jest na samym przodzie, niż jeżeli jest tam gdzieś na końcu. Ciekawa itemizacja Dravena, bo pierwszego kupił Last Whispera, a tutaj nikt armora nie kupuje. Ale no, jakby to jest normalek i też jakby takie rzeczy się dzieją po prostu, to jest normalek. Wszyscy, jakby ludzie też tutaj grają, żeby się czegoś nauczyć. I w sumie to jest chyba już taka najbardziej bezpieczna droga, bo ja tak, gdybym miał się czymś nauczyć, to bym wjechał od razu na Rankeda. Chyba Red dobił, tak, ma Reda. Myślę, że nawet podjąłbym Drivena 1-1 z Stormailem. Dałoby radę. Ma LW? Nie no, ma LW. Ale wciąż powiedziałbym, że dałoby radę tego Drivena podjąć, jak 1-1. Nie wiem, czy mi się to uda jeszcze w tej grze, ale może spróbuję. Dobra, wjeżdżam w pajaca. Ogień, tam do przodu. Widzicie? Ucieka przede mną. To jest znak to, że się boi. O, nie trafiłem. Dobra, odpalam Erkę. Widzicie? Not even close. A miał chyba 3 levele więcej. Tak, nie no, 2. Ale chyba już z Rumlem tak bym kolorowo nie miał. Resista mam 52. Raczej bym je złożył. Odbudowałem się w armor. Ze względu na to, że sfidowany jest Raven i mają Riven, która no, też jest trochę sfidowana. 4-4-4, no nie będzie aż tak, ale po prostu duży damage i tak robi. No nie, no ziomeczki, gramy do końca. Mieszamy cooldownów 25, 24,5. No to są same runy plus masterki, tak? I 20% już jest samych run. Dokładnie go dokładamy Spirit Wizarza i jest 40. O, backdoor? To chyba pekę na tym Blitzcranku. Lika. To pekę. Może na Smurfie. Dobra, dawać tam w pajacerkę, wjeżdżamy. Wiem, że tu jesteś w Blitzcranku. Mam cię.
O! Spalił go. Jak widać, no ten Mundo, mimo że jest im behind, mimo że są sfidowani, daje rady. O tym mówię, jakby nie byli jeszcze, jakby się taka trolla wrócił, to już tak totalnie możesz tak pluć, tak wbiegać na przykład, nie? Ale jak jest event gierka, to raczej, raczej trzymać się blisko drużyny. Może będzie wielki comeback. I steal na Shora, a my nie mamy trzech inhibów. Pokażę wam cooldown na RT. 47 sekund, a trwa 12, tak? Więc jest przerwa 35 sekund. Pomiędzy jedną a drugą R-ką jest 35 sekund przerwy. Regenik też jest fajny. Wieście. Mam na szora, mają. Tak zbombił. O, Draven chyba dwie siekierki rzucił. No i Riven. Ale to nic, przegrałem. Jakby takie ważniejsze rzeczy, takie tipy, pro tipy z Challengera wam podałem. Na teamówkach też będzie bardzo dobrze działało. Także polecam do klikania. Bardzo przyjemny champion, bo bez many. Madepsik. Tankuje. Można klikać. Patrz jeszcze damage dealt to champions. Znaczy ja nie będę miał dużo, ale... chyba się nie połączę nawet. No dobra, to w takim razie po prostu... A jednak jest. No tak, więc jednym a drugim Drivenem dużo, ale... No ja tu prawie najwięcej, ale... Damage taken. Damage taken jest, tak jak powinno być, najwięcej. Dobra, to tyle. W tym krótkim, albo nie, 30 minuty, poradniku. Ja wam dobrej zabawy życzę. Champion jest jednym z moich ulubionych. Myślę, że wasz i też może, wasz również może być. Na razie.